Proszę Was na przegląd ubranek dla młodego. W tamtym tygodniu pokazywałam Wam przegląd moich rzeczy z H&M-u. Pamiętacie takie trzy wielkie pudła? Także dzisiaj lecimy z drugą częścią, ponieważ jest tego dość sporo. I dzisiaj coś dla mam, które mają synów. Może coś fajnego tutaj wyhaczycie. Ja Wam pokażę. Tutaj mam H&M, Sinsay i Zarę. Ale z Zary nie mam tutaj zbyt wiele. Także już Wam wszystko pokazuję. I zapraszam do oglądania. Trochę się przycikałam, także intro. Z tyłu może słychać trochę buczenie, bo jeździ koło domu u nas koparka, więc sorry za szum i huk. Zacznijmy sobie od H&M-u, ponieważ tutaj zamówiłam bardzo wiele. W H&M-ie generalnie jest mnóstwo promocji co jakiś czas i warto na nie czekać, słuchajcie, bo teraz na przykład w sklepach stacjonarnych jest 3 w cenie 2, więc bierzecie sobie na przykład, nie wiem, 3 paczki bodziaków i trzecie najtańsze dostajecie gratis. Ja akurat trafiłam, tak jak mówiłam Wam wcześniej, na promocji 20% taniej dla klubowiczów, a potem 20% taniej dla wszystkich, więc tutaj Wam zrobię przegląd, co warto. Mamy rozmiar na tapecie 62, więc od tego sobie zaczynamy. Pierwsza rzecz to takie leginsy. Patrzcie, jakie to są małe nóżki, Jezus, jakie to jest wszystko kochane. I słuchajcie, te leginsy to nie są byle jakie leginsy, ponieważ mama dalej może się solidaryzować z tym, jak było w ciąży, ponieważ mają tutaj możliwość stopniowania w zależności jakiego tulfaska mamy, żeby te leginsy po prostu były dopasowane i żeby nam się, wiecie, nie zjeżdżały dziecku, więc spoko. Dodatkowe, jak zobaczycie, one są z tyłu na pół okrągło wycięte, więc pampera nam chowają i one są w takim trójpaku. Ja stwierdziłam, że wezmę sobie taki najbardziej uniwersalny, który będzie pasował do wszystkiego. Mamy tutaj szare, ciemniej szare i jeszcze ciemniej szare. Takie wręcz jak mamy czarne leginsy. Super sprawa. Niestety nie mam tutaj cen, więc wszystko daję Wam w opisie, bo H&M na metkach tych takich, wiecie, wysyłanych online niestety nie ma cen, ale tak jak poprzednim razem daję Wam wszystkie linki. Kolejna para leginsów to jest coś takiego. I mamy tutaj dwie. Jedne w sarenki, no bo my niedaleko lasu mieszkamy, więc i sarny. Jakiś czas temu właziły nam do kompostownika i tak jakoś chyba odcisło to na mnie jakieś piętno. I drugie to są takie właśnie szare i one wszystkie mają tutaj regulacje. Teraz coś dla fanów Harry'ego Pottera. Są tu jacyś fani Harry'ego Pottera? Dajcie znać, ja jestem fanką, szczególnie pierwszej części. Mogłabym ją oglądać, wałkować aż do zdarcia kasety. Sorry, nie mamy już kaset. Płyty. Z płyty też. Do zdarcia Netflixa. Nie mam na Netflixie. Na HBO jest. Do zdarcia HBO mogłabym oglądać i oglądać i oglądać, jak Harry Potter uczy się jeździć na miotle. Pierwszą część gry Harry'ego Pottera na komputer, jak miałam, to też ją bardzo lubiłam. Więc tutaj mamy bodziaki z H&M-u i również jest to trójpak. Zobaczcie, pierwszy jest szary, tutaj z Hedwigą. Drugi mamy taki logowany. Przepiękny, jeżeli ktoś jest fanem, no to wydaje mi się, że będzie zachwycony. I one są zapinane, wiecie, tak po skosie. Więc jeżeli któraś mama się martwi albo nie lubi przekładać dziecku przez głowę bodziaków, to w H&M-ie są. Ja wiem, że pewnie część z Was tutaj mi powie, że jakiś czas temu trochę narzekałam na jakość tych rzeczy z H&M-u. I tak, część rzeczy z H&M-u jest średniej jakości, która ma bardzo słabą jakość tej dzianiny. Natomiast takie te gładkie sprawdzają się ultra super i tu jest trzeci bodziak z tego trójpaku. One są większe wymiarowo niż jest na metce, więc Mikołaj spokojnie jeszcze wchodzi w bodziaki rozmiarze 56, pomimo tego, że ma 62. I Wy mi pisałyście, że te bodziaki są po prostu rozmiar większe, więc Was informuję, że coś takiego jest i faktycznie to się sprawdza, ale w przypadku dziecka lepiej, żeby ten bodziak był trochę większy niż za mały, bo wtedy wszędzie ciągnie, dziecko się nam denerwuje. Pamiętajcie, że na długość, oprócz tego, że tutaj mamy dupkę, to tu jeszcze wchodzi gigapamper, no nie? A jak jest jeszcze do tego dolany, no to ten pamper się tam nam trochę, wiecie, spory jest. Bodziaki w H&M-ie rosną trochę z dzieckiem, tak samo jak w Lindexie, tylko Lindex ma okropnie drogie ciuchy i one są dostępne na Zalando. Nie wiem właściwie skąd je zamawiać oprócz Zalando. Mały jest tam wybór, natomiast są przezarąbiste, jeżeli chodzi o pranie, rośnięcie z dzieckiem i tak dalej. W H&M-ie mamy tutaj jeszcze z tyłu, o,
widać to, widać to. Takie marszczenia, które fajnie zamykają nam ten pampers, wiecie, w środku, w tym bodziaku. Ładnie to wygląda po prostu i się nie marszczy, gdzieś tam nie gniecie, więc to jest kolejna super sprawa. Mam takie ogrodniczki. Super wyglądają, pomimo tego, że one wyglądają na krótkie nogawki, to jak mały rusza nóżkami, to mimo wszystko on się, całe nóżki mu się chowają, nie wiem. Jakby patrzy na tą bodę, to mój syn ma bardzo krótkie nóżki, a tymczasem wcale nie ma krótkich nóżek, tylko to, znaczy nie body, tylko te ogrodniczki są jakieś takie inne, natomiast bardzo ładne. Next one! Krótki rękaw. Ponieważ ja mam tendencję w ogóle do przegrzewania wszystkiego i wszystkich. Włączył mi się w mózgu taka funkcja, że byleby im nie było zimno. No po prostu jak babcia Marta. Weź się ubierz, bo cię zawieje. Jezus Maria, takie rzeczy to są dopiero w wieku tam 60+. Natomiast ja, no może wcześniej, może 50+. Natomiast ja mam to już, nie? Ja nie wiem, jak mojego syna ubierać, żeby jemu nie było za zimno. Boję się zawsze, że będzie mu za zimno. Doszłam do wniosku, że jednak w domu mamy na tyle ciepło, że bodziak z krótkim rękawem do chodzenia, dużo to jest powiedziane, nie? Jakby mój syn jeszcze chodził, jeszcze nie chodzi, nie? Z krótkim rękawem na co dzień, gdy grzejemy w domu, gdy jest to 23 stopnie w domu, to jest w 100% wystarczająco i dziecko się nie denerwuje, że jest mu za ciepło. I w H&M-ie kupiłam takie po prostu nude bodziaki. Mamy tutaj biały, beżowy, bardziej beżowy i szary. I jeszcze był, jeszcze pośrednio beżowy, nie? Ja nie wiem, co ja mam czasami takie odrąbane z tym beżowym. One się super sprawdzają pod coś, oprócz tego wiecie, tutaj mamy biały bodziak i wiecie co kupiłam, mają synowie jeszcze takie dżinsy, więc zobaczcie, no jest sztos. Tutaj jest bardzo dobrze, cenowo one wypadają, wiecie, te rzeczy się pierze na okrągło. Ja tutaj mam takie na zakładki, bodziaki, ale ostatecznie w moim przypadku zdecydowanie bardziej lubię, gdy bodziak ma tutaj zapięcia na zatrzaski, tak jak między nogami. Ładnie to wygląda przy szyi i nie ma czegoś takiego, że ten bodziak spada na ramiona, no nie? Więc ja tego bardzo nie lubię, a pomimo tego wzięłam i kupiłam, no debil. I tutaj mamy, o właśnie tutaj jest zapinany taki komplet. On jest tutaj taki, wiecie, musztardowy, idealnie jesienny i on jest właśnie tutaj zapinany z boku na zatrzask i to jest dla mnie super sprawa, bo przy szyjce to wszystko bardzo ładnie wygląda. Przyznam wam w ogóle patent. Wiecie o co chodzi z tymi zaczepami, że jak dziecko zrobi nam taką ultra niespodziankę w pamperze, która przeleje pampers, przeleje wszystko, przeleje spodnie, bluzkę, wszystko jest w tej niespodziance. To ten bodziak, który ma takie zakładki, możemy zdjąć górą, wiecie, ściągnąć razem z tą kupą z dziecka, no nie? Testowałam, działa. Można to faktycznie zdejmować, więc to wam sprzedaję patent, jeżeli jeszcze nie wiecie, dlaczego są te zakładki. Nie dlatego, żeby matce było lepiej je założyć przez głowę. Dlatego, żeby matce było lepiej ściągnąć kupę i nie uwalić całej twarzy dziecka. Tak, po to to jest. Następny, znowu fani Harry'ego Pottera. Wyszła jakaś taka, kurde, ta seria w ogóle z Harrym Potterem na H&M-ie, no i matka po prostu poszalała, nie? Jakby była też coś dla starszych, to też bym sobie kupiła, no ale nie było, nie? Więc mamy tutaj, o zobaczcie, bluzę i one z H&M-u bluzy są zapinane tak z boku, więc bardzo łatwo jesteśmy w stanie ubrać to dziecko i na przykład jadąc samochodem w foteliku możemy je rozpiąć, gdy jest na przykład mu za ciepło i widzimy, że jest po prostu ciepło, więc możemy je sobie porozpinać i wtedy dziecko się nam nie przegrzewa i do tego były takie gatki. Mam tu jeszcze zarąbiste dwa dresy w dwupaku, taki miętowy i taki dinozaurowy. One są już większe, bo to jest 68,46 miesięcy, bardzo duże, ale była super promka na nie, więc wzięłam. Pokażę wam od razu, jak to wygląda. Tutaj mamy taką bluzę, która ma zatrzaski tutaj z boku, więc to już jest starsze dziecko, więc uważamy, że po prostu będzie mama już umiała ubrać syna. I ona jest w takiej dinusie. Drugie spodenki w ogóle, patrzcie, bajeranckie. Mamy tutaj już kieszenie. Nie wiem, czy młody będzie w wieku 4-6 miesięcy korzystał z kieszeni. Może. I tutaj górę mamy taką bluzę, również z kieszenią i mama kupiła synowi rajstopy. Mieliście tak, że gdy byliście mali, a zobaczyliście tylko rajstopy, że mama wam każe je zakładać, bo jest zimno, to dostaliście po prostu spazmatycznego drapania się wszędzie, że wszystko was spędziało, wszystko mnie spędziało. Ja tak nie cierpiałam zakładać tych rajstop, do tej pory mi zostało, że nienawidzę rajtek, wolę pończochy. Jak miałam je przekładać przez nogi, tak wiecie, ciągnąć te rajtki do góry, to ja dostawałam, ja już ryczałam na samą myśl. Jednak tak
coś w tym jest, że rodzice te swoje traumy na dzieci przerzucają, bo kupiłam młodemu rajtki. Czasami ubieram go w kombinezon i totalnie nie mam pojęcia, czy zabrać mu, ubrać mu spodnie, czy rajtki by wystarczyły, czy jeszcze do tego skarpetki, więc stwierdziłam, że może będzie spoko. Rajtki są chyba do roku czasu normalnie. Jak już kupiłam, to zostaną z nami na zawsze. Także mój syn będzie miał chyba traumę z tych rajtek i to jest też dwupak niby 62-68, zobaczcie. Potwierdzam. Natomiast no... Po prostu na koszykarza. Małego koszykarza. Pytanie do was mam. Taką anegdotkę, że jeżeli chcecie komuś dać taką rzecz, wiecie, założyć się na przykład o 100 zł, o 100 zł, to powiedzcie mu, że dostanie od was 100 zł, jeżeli znajdzie czapkę fajną na zimę dla dziecka w rozmiarze 62. No jak nic, dostaniecie 100 z powrotem, bo po prostu się nie da. Ja wzięłam i zamówiłam młodemu na H&M-ie właśnie. Ja wiem, że tam są większe ubrania. Zamówiłam w dwóch kolorach w ogóle. Jeden kolor i drugi kolor czapki z takim szalem. W ogóle patrzcie, jaki szal, nie? Młody nie ma tak dużej szyi, żeby ogarnąć ten szal. Zobaczcie, jaka ona jest duża. Patrzcie na moją głowę. O, tak przyłożę. No nic. Przyłożę wam tutaj. Zobaczcie, że generalnie to bym się zmieściła w tej czapce, tak? No to teraz dopasujcie taką wielką czapkę do takiego noworodka. No mówię wam, 100 jest wasza. Także jak chcecie jakiś zakład. Kolejna rzecz to jest smyk. Dalej w temacie czapek. Próbuję znaleźć mojemu synowi czapkę na zimę. Ja po prostu nakupiłam już tyle czapek, żadna nie pasuje. Ja nie wiem, o co chodzi. Dajcie mi znać, gdzie można kupić czapki dla noworodka, bo ja już dostaję pierdolca. Pierdolca dostaję. Miałam takie na takiego noworodka. No to mam, ale już są za małe. Głowa urosła i już nie wchodzą. Znaczy wchodzą, ale wygląda jak żulako. Chociaż widziałam ostatnio kolesie mają taką czapkę na łeb, która nie zasłania uszu. To po co czapkę w ogóle nosić? Ja tego nie rozumiem. Niech mi ktoś powie, po co czapka? Nie rozumiem, nie rozumiem. No to tak dalej szukam czapki. Te są w smyku, kupiłam. Słuchajcie, 25 zł, a taka do dupy. Tylko syn mój już zaczął płakać, bo to stacjonarnie było, więc brałam, co było, no nie? Stwierdziłam, że zwrócę. I zgubiłam paragon, więc gówno nie zwrócę. No wzięłam taką, wiecie, totalnie niemiłą czapkę, ale stwierdziłam, że może fajnie się będzie naciągać, ale jak tak widzę na nią, to ona po prostu będzie mu zjeżdżać z głowy, bo ona taka jakaś do dupy. Chciałam, żeby kupić sobie czapkę taką samą, mama, syn, ale super będzie, no i ja mam taką właśnie i kolejowi chciałam kupić, wyszło jak zwykle. Nieważne, pieprzyć czapkę. Zobaczcie, jaka fajna bluzka. Słodkie rzeczy są w smyku. 25 zł taka bluzka. W ogóle jak na starego, te ceny to powinny, wiecie, rzeczy dziecięcych powinny być do, ja wiem, że to jest ciężka dłubanina, żeby to zszyć, no nie? Ale rzeczy dziecięce powinny być, cena rzeczy dziecięcych powinna być wprost proporcjonalna do wielkości tych rzeczy dziecięcych, no nie? 25 zł to kosztowało, to też chyba kosztowało 25 zł, więc ja tego nie rozumiem, ale przesłodkie. I hit moich zakupów to była taka, wiecie, bluza, koszula, kurtka, która ma w środku takiego misia, no nie? Jedyne co, to strasznie mnie denerwuje ta kieszeń i chyba ją po prostu odpruję, bo już patrzyłam, jak to mogę zrobić i coś tu innego na szyję, bo to jak dla mnie to psuje cały efekt. Widział ktoś kwadratowego miśka w kieszeni? I jeszcze mam tutaj jedną rzecz z Sinseya, znaczy kilka rzeczy z Sinseya, to jest ostatek. Też zamówiłam leginsy, ale są, popatrzcie, jakie one są ogromne. Jakby, normalnie ja nie wiem, co tutaj by się miało zmieścić, no jakby jakaś mama była przewrażliwiona i zakładała dziecku z 3 pampersy naraz. Nie wiem, muszę ubrać je Mikołajowi i zobaczyć, czy to w ogóle zostawić. Tutaj też jest strasznie szeroko. No te rzeczy z Sinseya dla dzieci to takie jest, powiem wam, że ja tak kupuję i tak nie wiem, co z tym zrobić, bo co kupię z Sinseya, a nie jest przeznaczone dla mnie jako dla dorosłego, to zawsze jest dupa, no nie? Jak kupiłam poszewki z tego Sinsei Home, no nie? Wszystkie mi szlak trafiło. Z jednej frędzle odpadły, innej jak tylko zapiłam, to zamek poszedł, no nie? Pierwsze zamówienie to zawsze kupię, wszystko jest zjebane i nie mam jak zwrócić, bo nie wiem, jak zwracać i potem mi termin przeleci i jest dupa z tego. Przy drugim zamówieniu już jestem mądrzejsza, więc to będę po prostu zwracała, bo to wiecie, lipa. Niby 3 dychy, dycha za spodenki, ale zdecydowanie lepsze są te z H&M-u, więc te są mi po prostu niepotrzebne. Kolejna rzecz to bodziaki akurat już tutaj chyba wydaje mi się, że jest lepsza ta jakość, chociaż z H&M-u są zdecydowanie, zobaczcie, H&M, zobaczycie, jak się rozciąga, Sinsei.
No niby też w kamerze widać, że się rozciąga, ale ja czuć jest pod ręką, że ona się rozciąga mniej. I potem wiecie, ale ma zapięcie fajne, jakie lubię. I potem wiecie, jest takie coś, że idziecie na przykład do ośrodka zdrowia, albo gdzieś tam coś potrzebujecie zdjąć i jak body się nie naciąga, to wyglądacie jakby się nie potrafiły dziecka ubrać, rozebrać, przebrać i tak dalej. Wiecie, żeby tą rączkę przełożyć, gdy body się nie naciąga, to jest po prostu katastrofa i tragedia. Co zrobić, aby wyglądać na bardziej perfekcyjną matkę, niż faktycznie jesteście, to kupcie se elastyczne bodziaki. Od razu macie plus 50 do bycia zajebistą matką, no nie? I tak, w małym palcu macie przebieranie dziecka. I tutaj mamy kolejne, bardzo fajny kolor. Skupiłam te spodnie ze względu na te musztardowe, bo tutaj te pasiaki to tak nie bardzo dla mnie. Natomiast no, ta sama sytuacja, że mają ogromne tyłki i nie wiem, może młodemu się spodoba, no nie wiem, ale chyba zostanę przy gatkach i leggingsach po prostu z H&M-u. Jeszcze kupiłam skarpety, które po prostu to jest katastrofa i popatrzcie, jak wielka jest ta skarpeta. Moja twarz, skarpeta. Wyobraźcie sobie stópki noworodka. Ja nie wiem, jakie musiałbym mieć tulfaśne nogi, bo mi się wydaje, że po prostu mu wyjdą tutaj dwie nóżki i zmieszczą się do kolanek. Nijak to się nie będzie trzymało nogi. Taki jeden rozlazły farfocel. A niby to jest 13-15. Nie wiem. I to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się podobało, przydało, zobaczyliście coś fajnego, może coś wyhaczyliście fajnego, a pokażę wam jeszcze coś innego fajnego. Słuchajcie, hit odcinka. Tylko to już jest z Vinteda kupione. To jest Primark. Zobaczcie, jaka zarąbista kurtka skórzana. Co prawda to jest na 68, więc trochę młody musi podrosnąć. Na wiosnę będzie jak znalazł. Identyczna praktycznie jak ma tata, więc idealnie będą do siebie pasować. Także rewelacyjna rzecz, kupiona właśnie na Vintedzie, więc czasami można znaleźć coś fajnego. Chociaż ostatnio kupiłam sobie taką kurtkę skórzaną. Miała być idealna nówka, 5 dych. Pani powiedziała, że normalnie nigdy nie założona, przychodzi mi z pociętymi plecami i przestała się do mnie odzywać, no nie? Centralnie miała jakby kot się znęcał na plecach tej kurtki. Tutaj widać było, że ona jest jak nowa, tylko ktoś się znęcał na plecach. Ja nie mam pojęcia, co ja mam z tym zrobić. Czy ja mam tam sobie jakiś plaster nakleić, nie? Tam zaklejać skórę w tej kurtce, czy nie wiem co. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Trochę mi smutno, bo przestała się do mnie odzywać, a odczytuję, bo widać, więc nie wiem. Jeżeli pani mnie ogląda, to po prostu nie fair to jest. Nie w porządku. Nieładnie. Smutno mi jest. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Zostawcie mi kciuka w górę. No i widzimy się już za niedługo w kolejnym materiale. Subskrybujcie, do zobaczenia. Pa! No i dobrze, i teraz skoro wszystko sobie popokazywałam, to teraz czas meteczki pościągać z tego, co będziemy zostawiać i po prostu wyprać. To jest niesamowite, że normalnie nie możecie. Już będą delikatnie zmechacone rzeczy, ponieważ trzeba je wyprać. O, patrzcie, jeszcze tutaj mam, patrzcie, jaką zarąbistą bluzę z Zary. Teraz lecimy. Jeden bodziak Harry'ego Pottera, bodziątko. Leginsiki, a to trzeba już. To jest organiczne. 95% organicznej bawełny. Szanuję to, świetne to jest. Ale mnie czeka zarąbiste pranie.